witam drużyny. Agat prowadzi drużyny Lux Węgierskiej Murni oraz RZS Bieskiej Kolicy. Zaczniemy od drużyny gości. Drużyna lidera Lux Węgierska Górka występuje w składzie następującym. Kapitan drużyny Mady Bogusław. Myszewski Adrian. Tykulowski Dawid. Kibice drużyny gości spisali się znakomicie. Gratuluję. Teraz zobaczymy, jak spiszą się nasi kibice. Drużyna gospodarzy RZS Bryskuja Jakubice w składzie następującym. Kapitan drużyny Piotr Kelly. Na stole pierwszy jako drugi Grzegorz. Następny Norbert. Brawo, Norbert. Na stole numer 2 Marek. Rezerwowym w naszej drużynie Wojciech. Moi kochani, nie macie napisane, kto sędziuje, ale ja to powiem. Sędzią góry dzisiejszego spotkania Mateusz Jaro. I drugim sędzią Kosiński Zenon. Myślę, że specjalne brawa dla naszej Agatki. Stoły są oznaczone, widać numer 1, numer 2. I zapraszamy do gier. Moi szanowni, mamy naprawdę lekki poślizg 20 po 6. Myślę, że... O, dziękuję.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Brawo! Thank you.
Na stół numer 2 Marek Płóciennik i Sebastian Baran.
Thank you.
Thank you.
Kapitan drużyny gości, Lux Węgierska Górka. Chciałem się zapytać w imieniu tutaj gospodarzy o wrażenia z meczu i o samych przebiegu meczu. Co pan na to powie? Przegraliście pierwsze miejsce. Kujakowice was niestety przegraliśmy. Przegoniły w tej chwili, zostały mistrzem drugiej rundy. Chciałem się zapytać, jakie przyszły plany i tak dalej. No więc wrażenia wspaniałe. To, że przegraliśmy, to jest sprawa sportowa. A kwestia tutaj organizacyjna, przyjęcia nas przez gospodarzy, sama ceremonia otwarcia, w ogóle takie tłumy ludzi na sali, to jest niespotykane, nawet w ekstraklasie. Także byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni i może dlatego nas to troszeczkę stremowało, że aż tak było grubo i przez to troszeczkę może byliśmy spięci. No nie wiem, no w każdym razie gospodarze zagrali piękny mecz, myślę, że my też nie najgorszy. Troszkę nas zawiódł Dawid Kurowski, który jest na rankingu w drugiej lidze, na drugim miejscu. Dzisiaj niestety, jak to się mówi, został kolarzem. Nie wygrał żadnej gry. No i co powiem, no będziemy walczyć. No będziemy walczyć, zapraszamy do Węgierskiej Górki. Kujakowice myślę, że postaramy się też przyjąć godnie, żeby nam nie było tutaj, powiedzmy, jakiegoś wstydu, ale naprawdę jestem pod wrażeniem. Ceremonia otwarcia, w ogóle prezentacja zawodników, to jest na poziomie ekstraklasy, takiej dobrej ekstraklasy, bo ja jeżdżę na mecze, ja gram w tenisa stołowego od 50 lat i grałem 13 lat w Superlidze Polskiej, no jeżdżę na różne zawody, żyję tenisem stołowym i naprawdę Kujakowice trochę daleko, ale poza tym wszystko super, 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 super. Wielkie dzięki. Było nam bardzo miło gościć tutaj u was w Kujakowicach i myślę, że w Węgierskiej Górce ostatni mecz, bo to na pewno będzie ostatni mecz drugiej rundy, też postaramy się, żeby was przyjąć z jakąś pompą i swetą jako zwycięzcę pierwszej rundy. To dziękuję bardzo. Również dziękujemy i życzę Państwu szczęśliwej powrotnej drogi do domu, jak i również tego, że byśmy się spotkali w ostatnim meczu właśnie decydującym o pierwszym miejscu. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję. Na pewno się zgadzam. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować. Atmosfera była świetna, sportowa. Super, no, super. No. Wszystko naj. Kujakowice górą. Dzisiaj. Myślę, że Węgierska Górka będzie za miesiąc. A to jeszcze się zapytam, jak pan typuje na rewanżowym meczu? Jak typuję? Typuję 4-6. Znaczy 4-6 to 6-4 dla Węgierskiej Górki. 6-4 dla Węgierskiej Górki. Dziękujemy. Panie Marku, trzy razy gratulujemy. Po pierwsze zwycięstwa, po drugie tytułu mistrza pierwszej rundy i po trzecie tytułu najlepszego zawodnika wieczoru. Co pan na to powie? Dziękuję. Co mogę powiedzieć? Przede wszystkim chciałbym podziękować kibicom, którzy przyszli tutaj tak bardzo licznie zgromadzeni. Myślę, że bez kibiców przede wszystkim by się to nie udało. Tak? Także dla nich wielkie brawa i oby tak dalej. No i co mogę powiedzieć? Mamy lidera, tak? Mamy lidera i jest świetnie po pierwszej rundzie i oby tak dalej, jeżeli chodzi o mnie. To ja oczywiście zdobyłem 2 punkty, ale nie czuję się, że tak powiem, liderem. Cała drużyna to zapracowała, także brawa dla chłopaków, brawa dla kibiców, brawa dla organizatorów. No wszystko na 5, tak? Oby tak dalej. To teraz zapytam tylko o drugą rundę. Jak plany i jakie pan ma zdanie na ten temat, czy Kujakowice mają szansę pozycję lidera utrzymać? Powiem tak, oczywiście myślę, że jesteśmy optymistycznej myśli przede wszystkim po pierwszej rundzie, bo o to tutaj chodzi, żebyśmy tę ligę wygrali, tak? Zawsze gramy o zwycięstwo. Nie ma oczywiście co się napalać po pierwszej rundzie. Zostało nam jeszcze tak naprawdę 7 bardzo ważnych meczy, ponieważ jesteśmy w tej pierwszej grupie, gdzie jest 8 drużyn, które walczą o mistrzostwo bardzo blisko. Te zdobycze punktowe są bardzo blisko, ponieważ lider traci tak naprawdę do nas druga drużyna traci tylko 1 punkt, także wszystko jest na styku, wszystko może w drugiej rundzie się odwrócić, ale no skłamałbym, gdybym powiedział, że nie walczymy o to, żeby zwyciężyć w lidze, tak? I chodzi tu o to, żebyśmy byli liderem. No to w takim razie trzymamy kciuki i życzymy sobie, żebyśmy po drugiej rundzie również w takiej atmosferze rozmawiali o tytule mistrza drugiej ligi. Dziękuję, panie Marku. Ja również dziękuję. Pozdrawiam.